Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, w imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić opinię mojego klubu do druku 451, do druku 521 oraz do rezolucji Komisji Infrastruktury. W 2007 roku, już po ogłoszeniu przez Michela Platiniego, że to Polska wraz z Ukrainą zorganizuje drugi największy na świecie turniej piłki nożnej, wielu Polakom przed oczami stanęła wizja kilometrów autostrad i dróg ekspresowych, nowoczesnych pociągów, pięknych lotnisk i zapierających dech w piersiach stadionów. Zarówno rząd premiera Kaczyńskiego, jak i premiera Tuska swoimi obietnicami dodatkowo potęgował te marzenia. Dziś już wiemy, że szumne zapowiedzi rządu od początku nie miały szans na realizację. Znaczna większość z tych inwestycji i tak powstałaby, niezależnie od tego, czy mistrzostwa organizujemy, czy nie. Niektóre z inwestycji zostały jedynie przyspieszone, ale to spowodowało podniesienie ich kosztów. Już w kwietniu tego roku wiadomo było, że spośród kluczowych i ważnych przedsięwzięć aż 18 nie ma szans na realizację. Według wyliczeń stanowi to 21% wszystkich planowanych inwestycji o wartości niemal 35 miliardów złotych. Jednocześnie niespełnione obietnice rządu nie mogą rzucić cienia na tą wspaniałą imprezę. Oceny organizacji i atmosfery dobiegającego końca turnieju są pozytywne. Zarówno prasa polska, jak i zagraniczna w pięknych słowach opisuje turniej. Jest to z pewnością dobry okres dla naszego kraju. Niestety ta wspaniała otoczka nie może zasłonić nam prawdziwych problemów, które okres przygotowań do euro brutalnie odsłonił. Bo niedokończenie wielu inwestycji w terminie jest niczym w porównaniu z dramatem, jaki został zgotowany polskim podwykonawcom. Organizacja tego turnieju pokazała, że państwo polskie nie sprawdziło się jako inwestor, dopuszczając do sytuacji, w której dziesiątki polskich firm upada, ponieważ nie mogą liczyć na należne im pieniądze od generalnych wykonawców, w tym od wielu zagranicznych firm, którym świadczyły usługi. Rząd w żaden sposób nie zabezpieczył interesu polskich firm, pozwalając, aby publiczne pieniądze szerokim strumieniem płynęły na konta zagranicznych firm. Sam wielokrotnie spotykałem się z pracownikami firm będących podwykonawcami inwestycji związanych z euro. Sposób obchodzenia się generalnego wykonawcy z mniejszymi firmami powodował, że wielu pracowników przez długie miesiące nie otrzymywało lub ciągle nie otrzymuje należnych pieniędzy. Dziś rząd próbuje naprawić tę sytuację poprzez uchwalenie specjalnej ustawy regulującej zaległe wypłaty dla podwykonawców. Wczoraj mogliśmy śledzić konferencję prasową członków Komisji Infrastruktury z Platformy. Jawili się tam jako obrońcy praw podwykonawców walczących o ich sprawiedliwe rozliczenie. Jednocześnie w tym medialnym przedstawieniu pominięto, że to właśnie niekompetencja rządu i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i źle przygotowany proces inwestycyjny są głównym powodem dzisiejszych problemów podwykonawców. Jeśli Platforma w jakikolwiek sposób pomogła podwykonawcom, to tylko i wyłącznie przez próbę naprawienia własnych błędów. A reakcja i tak była spóźniona. Posłowie opozycji już wcześniej sygnalizowali ten problem. Przedstawili projekt uchwały Sejmu, który potem przyjął kształt rezolucji. No, niestety przyjęta rezolucja i tak z opóźnieniem, bo projekt uchwały został przetrzymany przez panią marszałek, a przyjęta rezolucja trafia pod obrady Sejmu dopiero dzisiaj, łącznie z projektem rządowym. To na pewno jest zagranie celowe, mające właśnie, tak jak powiedziała pani poseł z Platformy Obywatelskiej, uznanie tej rezolucji za bezprzedmiotową, ale ona była przedmiotowa w sytuacji, kiedy była uchwalana, kiedy były podejmowane działania w celu jej uchwalenia. Dodatkowo trzeba stwierdzić, że procedowany projekt ustawy dotyczy tylko i wyłącznie
przedsiębiorstw realizujących umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Ma to swoje merytoryczne uzasadnienie, ponieważ należności w ramach ustawy będą wypłacane z funduszu drogowego. Jednak ciągle pozostaje kwestia rozliczenia podwykonawców nierealizujących projekty drogowe, ale pracujących przy budowie stadionu w Warszawie i we Wrocławiu. Tam również szereg firm nie otrzymało należnych pieniędzy. Według generalnego wykonawcy kwota należności dotycząca Stadionu Narodowego sięga nawet 400 milionów złotych. W tym kontekście Platforma powinna podziękować opozycji za kompetencje i pomoc przy tworzeniu ustawy regulującej zaległe wypłaty dla podwykonawców. Za cały ten bałagan winę ponosi Generalna Dyrekcja, która nie prowadziła rejestru podwykonawców i dostawców. W takiej sytuacji powinna być sporządzona inwentaryzacja od samego początku procesu inwestycyjnego na kolejnych odcinkach budów. Tylko w taki sposób można ocenić skalę problemu związanego z brakiem uregulowania należności dla podwykonawców. Ministerstwo za wszelką cenę starało się do tego nie dopuścić. W rezultacie ustawa, która miała być kołem ratunkowym dla podwykonawców, jest kołem ratunkowym dla Generalnej Dyrekcji, jest kołem ratunkowym dla biurokratów, którzy do tego wielkiego bałaganu w rozliczeniu należności za wykonane prace i dostawy materiałów doprowadzili. Nie ma kompromisu, bo ostatecznie ustawa w swym kształcie nie obejmuje podwykonawców. Kompromis byłby, gdyby ustawa objęła wszystkich przedsiębiorców i jednocześnie stworzyła mechanizmy, które zapobiegałyby podwójnej zapłacie. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Klub Poselski Ruch Palikota zwrócił się do ministra finansów, aby w odniesieniu do podmiotów gospodarczych realizujących budowę autostrad i dróg w Polsce zastosować odstępstwa od generalnej zasady, iż obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usługi i określenie momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy od faktu otrzymania od nabywcy zapłaty za dostarczony towar lub świadczoną usługę. Należy również wyciągnąć wnioski i liczymy na szybką odpowiedź pana ministra w tej kwestii. Należy również wyciągnąć wnioski na przyszłość, dlatego oczekujemy, że wreszcie odbędzie się przekładane kilka razy posiedzenie Komisji Infrastruktury z przedstawicielami środowiska na temat rażąco niskiej ceny w przetargach na roboty budowlane. Zmian wymaga też ustawa o zamówieniach publicznych i prawo budowlane w celu dookreślenia pojęcia podwykonawcy i dostawcy. Klub Poselski Ruch Palikota przygotowuje własne projekty rozwiązań ustawowych w omówionych kwestiach. Chcielibyśmy, aby te projekty szybko trafiły pod obrady Sejmu bez zbędnego ich wstrzymywania i oczekiwania, jak to jest w zwyczaju, na projekty rządowe. Optymizm spowodowany otrzymaniem tak ważnego turnieju spowodował, że rząd przestał pragmatycznie patrzeć na rzeczywistość. Cały proces inwestycyjny nie został należycie zabezpieczony pod względem ochrony polskich pracowników i publicznych pieniędzy. Zawiodły procedury przetargowe. Przykłady generalnych wykonawców stadionów w Warszawie i Wrocławiu, generalnych wykonawców autostrad A1, A2 i A4 pokazują, że procedury przetargowe nie weryfikowały w dostateczny sposób wiarygodności firm, które operowały miliardami złotych polskich obywateli. Dziś rząd chętnie będzie wystawiał sobie laurkę o nazwie Euro 2012. W warstwie wizerunkowej ten turniej z pewnością przyniesie Polsce wiele korzyści. Jednak zły system zarządzania i wątpliwe rozstrzygnięcia przetargów spowodowały, że po euro pozostaną nam przepłacone stadiony i najdroższe w Europie drogi. Najwyraźniej zbyt łatwo wydaje się pieniądze podatnika. Dodatkowo w tak wielkim procesie inwestycyjnym rząd nie zadbał o interes polskich małych i średnich firm, które dzisiaj wraz z pracownikami, które dzisiaj są w tragicznej sytuacji finansowej.
Gabinet Donalda Tuska dziś wygrywa istotną bitwę o zorganizowanie ważnego europejskiego turnieju. Niestety już dawno przegrał wojnę o dobre, sprawne i rzetelne zarządzanie pieniędzmi podatników. Szanowni Państwo, projekt rezolucji według pani poseł Platformy Obywatelskiej jest bezprzedmiotowy w naszym odczuciu ze względu na trwający proces legislacyjny. Opowiadamy się za przyjęciem tej rezolucji, gdyż to ona była niejako zaczynem i zapoczątkowała proces legislacyjny związany z ustawą zawartą w druku 451. Będziemy tą rezolucję w dalszym ciągu popierać. Natomiast milowy krok, o którym mówi Platforma, już kończę, panie marszałku. To w rzeczywistości mały krok, ale jednak w dobrym kierunku w celu zaspokojenia słusznych żądań przedsiębiorców i ich pracowników w sprawie uregulowania należności za wykonane prace budowlane czy na budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu. Nie pozostaje nam w tej sytuacji nic innego, jak ten projekt poprzeć, głosować za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo.